To jest oświadczenie, które podpisaliśmy podczas spotkania przedstawicieli miast wchodzących w skład Unii Metropolii Polskich. To są największe miasta w Polsce. To jest oświadczenie, no, które mówi o tym, że wprowadzane to coś, co się nazywa reformą, a w istocie reformą nie jest, po prostu nie służy naszym dzieciom, nie służy szkole polskiej. Liczymy na to, że ten głos, to jest któryś z kolei zresztą głos, no się przebije. Ja myślę, że tak długo, jak długo można alarmować, to trzeba to robić. To jest nasz moralny obowiązek. Zwłaszcza, że też sobie trzeba jasno powiedzieć, że winą za chaos, winą za to wszystko, co się stanie, obarczone będą samorządy. Bardzo bym chciał, by rodzice wywierali presję na parlament, na rząd. Czy to się skończy sukcesem? Nie wiem. Natomiast z drugiej strony zależy mi też na tym, by rodzice byli upodmiotowieni, czyli by byli stroną w tej reformie, a nie tylko tym podmiotem, który przygląda się niejako z boku temu, co się dzieje. Bo te zmiany, tak jak zawarliśmy to w naszym stanowisku, są naszym zdaniem niepokojące i przede wszystkim właśnie uderzą w dzieci, młodzież i rodziców tychże dzieci. Samorządy są bardzo merytoryczne, samorządy bardzo dobrze przygotowują się do wszystkich zmian, które są wprowadzane, ale żeby to zrobić rzetelnie, właśnie dla mieszkańców potrzeba tej wiedzy. My tej wiedzy dzisiaj nie mamy, nie mają też jej posłowie i senatorowie, którzy będą nad tymi dokumentami pracowali. Stąd też nasz apel samorządów największych miast w Polsce, 12 miast Unii Metropolii Polskich, po to, aby jeszcze raz zwrócić uwagę rodziców, parlamentarzystów, tych wszystkich, którzy będą po drodze musieli się z tą zmianą zmierzyć.